Cześć ziemiska kochane, to ja wasz Wojtuś. Po wakacjach wróciłem do rzeczywistości. Nie, no, tak naprawdę to nie jestem zdołowany, tylko bardzo się cieszę, bardzo mnie rajcuje, że mogę znowu wreszcie coś dla was mądrego, mam nadzieję, pokręcić. Mam nadzieję, że mądre, że tak to odbierzecie. Tutaj ten filmiczek taki śmieszny, jako takie przywitanie po wakacjach, właściwie już rok szkolny się zaczyna i pewnie większość z was będzie musiał iść do tej obory, do szkoły. Tutaj parę ciekawostek, które wam chcę powiedzieć. Zamontowałem sobie konto na ask.fm. Dowiedziałem się od jednego z oglądających moje filmiki, że jest coś takiego. Nie wiem, możecie ewentualnie, jeśli ktoś się na tym zna, bo ja właściwie dopiero się dowiedziałem dzisiaj, czyli który to jest, 26 sierpień, dowiedziałem się, że jest taki portal jak Ask.fm. Jeśli macie jakieś mądre pomysły na wykorzystanie tego serwisu do naszej komunikacji między nami, to oczywiście piszcie w komentarzach, bo w sumie o co chodzi? No właściwie chodzi głównie o to, że nie tylko ja się produkuję i mówię, ale też żebyście wy mieli jakiś wpływ na to, co robię, więc ten Ask.fm chyba jest o tyle fajny, że można po prostu sobie zadawać pytania. Nie wiem, to każdy sobie to widzi, nie każdy to widzi, nie wiem jak to zrobić, można jakiegoś widgeta, czy jak to tam zrobić. W każdym razie czekam na wasze pomysły odnośnie tego Ask.fm. Piszcie w komentarzach, co chcielibyście, żeby zrobić. Czy to jakoś udostępnić pod filmikiem, pod każdym filmikiem dodać tego widgeta z tego Ask.fm, czy jak to mam zrobić. Albo wy wchodźcie, piszcie i zadawajcie pytania. To byłaby pierwsza sprawa. Druga sprawa, tak jak widzieliście też już na paru filmikach, przynajmniej na tym pierwszym z wakacji, gdzie mówiłem, że piszę książkę. To taka druga książka. Jedną mam książkę właściwie gotową i może też z kolei jakieś sugestie wasze co do tytułu tej książki. Myślę, że ta osoba, która tam wymyśli najciekawszy tytuł, to myślę, że coś dostanie. Jakiś drobiazg postaram się wysłać. Mianowicie właśnie, no teraz żeby powiedzieć, żeby... No, tytuł, no mam książkę i teraz co zadać tytuł? Jak rwać laski? A książka będzie o motywacji w grze na instrumentach. No to jak rwać laski nie będzie pasowało. Sama książka właśnie dotyczy motywacji ćwiczeń. Dotyczących właśnie też motywowania się, rozwijania, samokształcenia, jeśli chodzi muzycznego takiego. Nawet nie chodzi tylko o gitarę, chodzi ogólnie o każdy instrument. Oczywiście ja się opierałem na gitarze, bo to jest mój taki główny ulubiony instrument. I ta książka właśnie będzie traktowała bardziej o takim podejściu psychologicznym do grania. Oczywiście ćwiczenia też będą, ale ściśle przylegające do tych konkretnych tematów, które tam poruszam. Czyli na przykład właśnie jak to robić, żeby się motywować, jak to z talentem, jak to z rozwijaniem. Do mnóstwo różnych takich można powiedzieć pytań i odpowiedzi próbowałem zawrzeć w tej książce, więc tytuł książki miałby dotyczyć właśnie takich rzeczy, bardziej motywacji, psychologii w grze na instrumentach. Myślę, że jeszcze czegoś takiego nie było na rynku i stąd też prośba moja do was, żebyście jakieś może tytuły trzaskali, nie wiem, na przykład motywuj się, kurde. Nie, to może nie jest głupie. Oczywiście to już akurat całkiem na poważnie mówię odnośnie tego tytułu, żeby nie jakieś głupie, na przykład Slayer, kurde. To byłoby bez sensu, nie? O, to byłaby ta druga rzecz. Pierwsza, ten Ask.fm, propozycje jak to użyć. A może w ogóle mam tego nie używać, bo może to wcale nie jest dobre. Jak widziałem, niektórzy mają na Ask.fm jakieś mnóstwo, milion pytań odpowiedzianych, które są idiotyczne. Czyli tak, Ask.fm, książka, tytuł książki. No i co tam jeszcze? Czy byście chcieli, żebym
robił recenzje płyt takich młodych zespołów. Zastanawiam się, czy to jest mądry pomysł, jeśli chodzi o oglądalność. Właśnie, to teraz ten filmik jest jakby takim żywym dowodem na to, że potrzebuję waszej pomocy do tego, co miałbym stworzyć. Co miałbym dalej, w jakim kierunku miałoby to dalej iść. I właśnie to moje pytanie jest takie do was, czy warto byłoby robić, czy byście chcieli oglądać propozycje, można powiedzieć moje propozycje, bo będę wybierać zespoły, które są według mnie ciekawymi propozycjami. Czy te moje propozycje właśnie takich młodych zespołów byłyby dla was ciekawe? No oczywiście będę się starał pokazywać wam, puszczać utwory tych zespołów, przynajmniej no raczej nie w całości, bo jeśli tam płyta powiedzmy ma 30 minut, nie będę 30-minutowego robić przedstawienia. Tylko najciekawsze elementy chcę zawierać z tych zespołów. No oczywiście krakowskie zespoły, czy takie, które prześlą mi filmiki. No myślę, że to jest całkiem fajna zabawa, że będzie mi się fajnie bawić. Na pewno wiele z was też ma swoje zespoły i macie jakieś swoje materiały, więc to też byłoby fajnie podesłać. Zawsze to jest jakaś forma promocji. Nie mówię oczywiście, że jestem jakimś super guru, czy jakimś takim kolesiem, hello. Ale zawsze no, jakoś to się przyda, a przynajmniej ja też poznaję mnóstwo, tak mam nadzieję, mnóstwo zespołów. Dobra, no myślę, że was chyba nie pozanudzałem za bardzo. Zebramy się ostro do roboty. Papatki. Piu.